Ładne posesje na obrzeżach miasta, malownicze pagórki, cisza i spokój. Wydawać by się mogło, że to zupełna idylla. I może mieszkałoby się tutaj dobrze, gdyby nie droga, która skutecznie uprzykrza życie. Alarmują mieszkańcy. Mowa o ulicy Głowackiego, na której zły stan zwracają uwagę mieszkający tu tczewianie. W ubiegłym roku inwestycja była zrobiona przez ZWiK. Była prowadzona kolektor kanalizacji ściekowej. I na dzień dzisiejszy widzimy, że jedna połowa tej ulicy, gdzie była inwestycja związana z WIK-iem, jest wykonana solidnie, dobrze, ale mieszkańcy mają taką prośbę do pana prezydenta, włodarzy, żeby ta druga część tej ulicy również była zrobiona, bo są utrudnienia. Może później pokażemy, jak one wyglądają. Pisałem interpelację, dostałem odpowiedź, że ma być to poprawione, ale ja nie widzę możliwości, żeby firma to poprawiła. Tu jeździły samochody, które ważyły 50 ton i więcej. Krawężniki są tak wciśnięte, po prostu równo z drogą. Te płytki są rozjeżdżone. Według mnie, a przede wszystkim mieszkańców, no najbardziej to dotyczy mieszkańców, którzy mieszkają przy tej ulicy, dlatego te spotkanie odbyło się nie ze względu na moją osobę, tylko mieszkańcy tej ulicy prosili o spotkanie właśnie i reportaż z tej ulicy. Mamy taką cichą nadzieję, że jakieś te pieniądze się znajdą, żeby tą drugą część, tym bardziej, że po drugiej stronie, gdzie nie jest, są dziury. Naprawdę nie można jeździć, a podejrzewam, żeby usunąć te dziury, to też kwota niemała będzie, żeby to zrobić. Mieszkańcy domostw zlokalizowanych przy tej ulicy boją się o zawieszenie swoich aut. Jeździmy jedną stroną, druga strona to są same dziury, ale właśnie jeszcze tutaj przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę na chodnik. Chodnik jest fatalny, on jest zupełnie załamany. Tony piasku tu z góry spływają i z tamtych gór i na dole się tam skupiają koło nas. To przez te parę lat, to chyba może nie tyle ja, tak, żona zamiatała, ja wynosiłem. To chyba tony piasku były i widzę, że w dalszym ciągu ten piasek tutaj płynie, no coś z tym trzeba zrobić. No w sensie, żeby zrobić pół drogi, a pół nie, no to jest niespotykane. Jeszcze niedawno ta ulica była własnością powiatu. Od jakiegoś czasu za jej stan odpowiada Miejski Zarząd Dróg, bowiem ratusz przejął drogę. Ostatnie prace były prowadzone na zlecenie zakładu wodociągów i kanalizacji, który w tym rejonie rozbudowywał sieć kanalizacyjną. Na ulicy Głowackiego pod koniec roku były prowadzone roboty instalacyjne na zlecenie zakładu wodociągów i kanalizacji w Trzewie. I z chwilą zakończenia tych robót instalacyjnych przywrócono, nazwijmy, ten stan nawierzchni ulicy i chodników do takiego, nazwijmy, stanu użytkowania bieżącego. Natomiast pogoda już się zrobiła zimowa. No i niestety już nic więcej zrobić nie można było wtedy. Natomiast są ustalenia spisane między wykonawcą a zleceniodawcą, czyli z WIK-iem, a również przy naszym współudziale, czyli Miejskiego Zarządu Dróg, gdzie z chwilą ustąpienia tych najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznych, a konkretnie aż w terminie do miesiąca maja bieżącego roku, będą wszelkie te kwestie naprawione, łącznie z chodnikiem i częścią gruntową tej ulicy. Czyli to wszystko, co dzisiaj wygląda źle, powinno wyglądać niebawem lepiej. Tym bardziej, że zamierzamy jako Miejski Zarząd Dróg w niedługim czasie również te najbardziej uciążliwe uszkodzenia w nawierzchni asfaltowej usunąć. Czy mieszkańcy w najbliższym okresie mogą liczyć na kompleksową modernizację trasy? To chyba jest wiadomym prawie wszystkim, że to chyba najbliższe, no nie wiem, czy 2 czy 3 lata, to chyba nie będzie przedmiotem działań, prawda, na tej ulicy. Ale Miejski Zarząd Dróg może obiecać, że te doraźne uszkodzenia, najgorsze, najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, zostaną usunięte. Tak, tak, jest to nasz obowiązek i te najbardziej uciążliwe uszkodzenia będziemy po prostu łatali i naprawiali tak, żeby ona była przejezdna, no i w miarę budziła zadowolenie, powiedzmy, mieszkańców i użytkowników tej ulicy.